Obłoczki od wydawnictwa Fox Games, bardzo dziękujemy. Zatem przykładowa rozgrywka dla najmłodszych dzieci, dla przedszkolaków. I tak, są tutaj dwa tryby rozgrywki. Pierwszy, mamy te wszystkie nasze obłoczki, one są generalnie parą kafli, przydzieloną tutaj na pół. Wszyscy gramy razem, bez użycia kart tym razem. Po prostu wspólnie odmierzamy sobie czas 2 minuty, ile nam się uda razem obłoczków zestawić. No tyle zdobywamy sobie punktów. Po prostu gra na wspólne układanie obłoczków, żeby jak najwięcej razem tych obłoczków sobie ułożyć, a najlepiej wszystkie w ciągu 2 minut. Gra kooperacyjna, nam się uda lub nam się nie uda. Jak nam się nie uda, możemy zawsze poprawiać swoje rekordy. To jest tryb współpracy. Drugi mamy tryb rywalizacji. Wtedy bierzemy też karty do gry. Karty mogą być takie, że nam pokazują dokładnie dany obłoczek w całości lub zdjęcie danego zwierzaka, czy generalnie są głównie zwierzaki, ale nie tylko też. I tak, i polega to na tym, że będziemy rywalizowali, kto więcej złoży takich obłoczków, ale możemy dotknąć kafli dopiero wtedy, kiedy mamy całość. Bo jak dotkniemy jednego, nie ma tak, że sobie jednego wybiorę, na przykład tutaj płetwę rybki, tylko muszę całość od razu złożyć. Więc jak już nakieruję ręką się na jednego, na przykład tu, że tu jest płetwa, no to już innym podpowiadam, inni już to widzą. Więc dopiero jak zauważę oba obłoczki, to powinienem je wziąć. Tak, tego i tego. I mam rybę i wtedy biorę tą rybę. To odkładam, żeby kolejni nie mieli łatwiej. Więc odkładam z powrotem na miejsce, żeby dalej było generalnie tłoczno na stole, tak? Tylko karta wskazuje, że mi się udało. Więc to też jest ważne, że należy odłożyć. No i teraz zamek, gdzie mamy zamek. Aha, jak mi się nie uda, no zaraz robimy, żeby mi się nie udało. Powiedzmy, co wezmę i wezmę, gdzie, no, nie, wezmę, o, tu i tu, tak, bo myślę, że to jest to samo, a nie będzie to samo, bo to nie jest zamek, bo to jest fragment lokomotywy i ten, tak, ale trochę podobny, powiedzmy, no nie udało mi się, wszyscy sprawdzają, to nie jest to samo, odkładam też z powrotem, natomiast nie biorę już w tej rundzie poszukiwań nie biorę udziału. Pozostali gracze szukają tej karty już bez mojego uczestnictwa. Ci mają mniejszą rywalizację, tak? Mniejszą konkurencję mają. O. Rywalizacja dalej jest, ale mniejsza konkurencja. No i tak wygląda zabawa. Kto najwięcej obłoczków zbierze, ten wygrywa grę. I to jest tryb konkurowania ze sobą. A gra się nazywa Obłoczki dla najmłodszych dzieci. Całkiem milusia. Płytki całkiem też są mocne. Tak, z drugiej strony kolorowe, one błyszczą. Całkiem miłe. Karty też takie nietypowy kształt. No, możemy grać, żeby tak to wyglądało jako klisze. Takie zdjęcia. Dzięki.